Cześć, witajcie w drugiej części. Naszą rozbiórkę skrzyni na drobne będziemy zaczynali od tej tylnej pokrywy, tej najmniejszej. Najpierw od tej strony mamy do wykręcenia kilka śrub, które służą do diagnostyki. Te śruby, jak możecie zauważyć, one często wklejane były na taki zielony klej lub zawierały o-ring na końcu. To są porty diagnostyczne. W to miejsce, w każde to miejsce, gdzie ta śruba się znajduje, można wkręcić manometr i na bieżąco monitorować ciśnienie w danym miejscu skrzyni, jeżeli chodzi o diagnostykę zachowania jakichś pakietów sprzęgieł, jakiegoś tłoka, jakiegoś, wiecie, hamulca, taśmy itd., itd. Generalnie są rozpiski, zwłaszcza na stronach Sonaxu, który port gdzie prowadzi i co można, mierząc w tym miejscu, zdiagnozować. Także bardzo wygodne, jeżeli ktoś dysponuje zestawem i może podłączać sobie wężyki w te miejsca, stara szkoła, wyprowadzić je do kabiny i w trakcie jazdy z kierowcą oczywiście na bieżąco na tym manometrze sobie spoglądać, no to wtedy może się dowiedzieć o tej skrzyni wiele, co tu jej dolega, o co tu chodzi. Więc wykręcamy 7 tych korków i przechodzimy na drugą stronę. Ok, oczywiście w zestawie naprawczym, takim dużym, jest komplet tych o-ringów, więc można założyć, a w zasadzie trzeba założyć nowe. Również jeżeli chodzi o możliwość doboru jakiegoś innego, wiecie, metrycznego, jak najbardziej w tych zestawach ogólnych są takie, które pasują. No i przechodzimy na drugą stronę. Tutaj w tym momencie już wypadła mi bieżnia łożyska. Może zacznijmy od tego elementu. Tutaj przychodzi łożyskowanie wału turbiny. Ono przechodzi ten wał razem z koszem. W następnej części filmu będzie o tym mowa, przez całą skrzynię biegów i tędy tutaj jest ułożyskowany, uszczelniany. Tędy też wjedzie kilka przewodów olejowych. W dalszej części do wału transportują olej, dlatego mamy tutaj pod tą podkładką z boku w tym miejscu raz, dwa, trzy teflonowe pierścienie, które są pierścieniami dzielonymi i obligatoryjnie te pierścienie wymieniamy. W którymś miejscu będą te pierścienie miały nacięcie, wtedy łatwo jest w ten sposób go zdjąć. Pierścienie generalnie nie powinny mieć jakichkolwiek zadziorów, ale i tak obowiązkowo przy takim remoncie będą wymieniane, więc nie ma się co nad nimi tutaj rozwodzić. Wyjeżdżają. Drugi. I trzeci. Dobra. W środku łożysko igiełkowe, które można wyciągnąć, ale tylko przy pomocy specjalnego ściągacza, który gdyby ktoś chciał robić, zapieramy o tą stronę skrzyni. Absolutnie nie wolno zapierać jakimkolwiek ściągaczem o ten stalowy pierścień, który jest panewką dla tego kosza w wale turbiny, więc gdyby trzeba było wymienić to łożysko, aczkolwiek rzadko się zdarza, żeby coś z nim było nie tak, no to wtedy pamiętajcie o tym, żeby ściągacz zaprzeć o obudowę. Kolejna część to będzie rurka, która czwarty, piąty bieg sprzęgło C3 zasila olejem. Nie zmieściło się już takie, wiecie, połączenie w odlewie, więc producent wykonał to na zasadzie takiej rureczki. Do odkręcania mamy cztery śruby M8. Znaczy, to nie są ósemki. No, ktoś mi kiedyś zarzucił, że mówię na śrubkę, która jest raptem piątką, śruba M8. Oczywiście rozmiar śruby mierzymy według jej gwintu, a nie łebka. Ja mam taką przykrą jakby wadę, gdzie chcąc powiedzieć o rozmiarze śruby, często mówię o rozmiarze łba tej śruby, więc musicie mi wybaczyć. Chodzi o to, że łeb tej śruby ma sześciokąt 8 mm. Cztery takie same. I mamy dwa takie jednakowej
wielkości rodzaju uchwyty. Cztery śruby, takie same. I rurka, która może nie wyjść bez walki, dlatego od razu biorę sobie jakąś łapkę i pomagam jej w ten sposób zapierając. Na końcu tej rurki będą o-ringi. Jeden z tej strony, drugi z tej strony. Rurka oczywiście do umycia. Kolejna rzecz, jaką usuwamy, to obudowa i akumulator sprzęgła Forward C1. Zasilany jest też olejem z turbiny, także potrzebny będzie, ja już go poluzowałem wcześniej, potrzebny będzie Torx T30. Dwie śruby gwiazdkowe sobie odkręcamy z podkładką i mamy na wierzchu obudowę. Tu jest do wymiany o-ring, sprężyna, tłoczek z o-ringiem. To wszystko musi trafić po zdemontowaniu o-ringów do dokładnego umycia. Tutaj nie chcemy żadnych, wiecie, osadów, pyłów, a z reguły w akumulatorach mieści się tego szajsu grafitowego najwięcej. Oczywiście oglądamy również po umyciu te wewnętrzne ścianki tego akumulatora, czy nie są w jakiś sposób wytarte, zużyte. Będzie widać bardzo duży ślad współpracy, jeżeli coś byłoby tu nie tak. Mamy ten teflonowy pierścień, o-ring i tak to wygląda złożone razem do umycia. No i co? Zostaje nam najfajniejsze z tej strony obudowy. Mamy tutaj cały zespół pakietów, tłoka, jest łożysko, jest kilka uszczelnień. Ma ten element związek z przekazaniem napędu na mechanizm różnicowy z kołem transferowym oraz dodatkowo z biegiem pierwszym, drugim oraz hamulec, tą taśmą hamulcową B5. Także wiele, wiele funkcji spełnia ten podzespół tutaj i żeby go zdemontować, najpierw musimy zdjąć ten klips od góry, jest taki duży, wystarczy naprawdę niewiele siły. W tym miejscu wystarczy podważyć. O, żeby wyszedł i teraz już przy kolejnych otworkach usuwamy klips i mamy w dalszej kolejności płytę dociskową, czyli taki gruby, duży element. Przy montażu będę dokładnie objaśniał, w jaki sposób to wszystko montować, więc nie ma żadnych tam problemów w tej chwili, na to nie patrzcie. No i zestaw pakietów, tarcza, cierna i ślizgi. Jak widzicie, te pakiety nie są jeszcze w najgorszym stanie, numerki są widoczne, aczkolwiek kolor już jest troszeczkę taki przyciemniały, więc coś tutaj się działo. Na samym dole będzie taka sprężysta płyta dociskowa, która jest jakby, patrząc w tę stronę, ona ma taki lejek, takie wgłębienie, czyli tym lejkiem do góry musi być, nie żeby była kopułka, tylko do góry. W każdym razie, jeżeli cały taki pakiet sobie w ten sposób zbierzecie razem, no to już Wam to dużo mówi, jeżeli chodzi o kolejność, w jaki sposób powinno być to montowane. Oczywiście teraz to wszystko trzeba rozebrać, porozdzielać, dokładnie umyć ze starego oleju. No i tarcze raczej będziemy wymieniać. Zestaw tarcz do tej skrzyni kompletny kosztuje w granicach 500 zł, więc myślę, że przy takim remoncie nie ma co oszczędzać na tarczach cielnych. Po prostu je wymieniamy. Także można rozdzielić to wszystko już, albo trzymać w tej formie aż do momentu, kiedy będziemy te i składane z nowymi pakietami. No i teraz zabawa. Zostaje nam do usunięcia to koło. To jest taki talerzyk. Pod każdym z tych otworków znajduje się sprężyna. Do tego teoretycznie służy specjalna praska. Ja sobie taką praskę koniec końców wczoraj wykonałem, bo już miałem dosyć proszenia się o pomoc za każdym razem, kiedy trzeba było to rozbierać. Aczkolwiek jest to możliwe, nawet jak się ktoś bardzo uprze, zrobić samemu. Potrzebne będą jedynie pewne narzędzia. Szczypce do pierścieni osadczych, ja używam tego numeru. Chodzi o to, że to nie jest zwykły pierścień zegara. Pierścień zegara ma otworki, w które wkładamy
szczypce, zegaratek tymi końcówkami i możemy ten pierścień odpowiednio rozsunąć. Tutaj natomiast pierścień osadczy, jak widzicie, kończy się takimi w trójkąt ściętymi płaszczyznami i nie ma sposobu, żeby zwykłymi zegarkami, chociaż znam takich, co próbowali, to zrobić. Dlatego stosujemy te szczypce. Ale problem polega na tym, że nie wystarczy tylko te szczypce, ponieważ trzeba jednocześnie ucisnąć cały ten talerzyk, skierować siłę w dół, żeby on zluzował ten pierścień i to wszystko nie wystrzeliło. Dlatego w tym momencie, nie mając żadnej praski, można sobie podłożyć jakiś klocek, żeby to jakoś w miarę stabilnie stało. Spróbować to docisnąć ręką, aczkolwiek może być kłopot, tyle siły wywrzeć i ten pierścień w jakiś sposób wydłubać. Problem będzie natomiast z osadzeniem tego bez prasy, więc myślę, że co najmniej w cztery ręce to trzeba robić, jeżeli ktoś nie ma dostępu do takiego narzędzia. Akurat mi się tak to już nieszczęśliwie złożyło, że mam ten wspornik taki, ale może mimo wszystko uda się ten pierścień wydłubać. Okay. Zawsze sprawia większy lub mniejszy problem, ale bez tej praski jest, wierzcie mi, jeszcze większy dramat. To wszystko. Okej, wyleciał. Dobra. Mamy to. Pierścień zdjęty. Praska na bok. Mamy koszyk dociskowy. I teraz jest sprawa, która troszeczkę krwi psuje. Trzeba usunąć ten aluminiowy z tymi takimi pogłębieniami tłok. Można sobie radzić na kilka sposobów. Fajny patent, ale trzeba uważać, to jest podanie z kompresora powietrza w ten otworek. Oczywiście musicie z powrotem wkręcić tą śrubę, jeżeli chcecie ten patent wykorzystać. Wtedy to ciśnienie, które zostanie podane, spowoduje wypchnięcie tego tłoka, ale wiecie, że w większości przypadków kończy się tak, że no tą szczeliną to tam wyjdzie o-ring, który ten o-ring no po prostu wystrzeli z boku i to wszystko się rozszczelni, to powietrze już nie będzie działało na naszą korzyść, więc wszystkie inne chwyty dozwolone, żeby zrobić to rękami. O-ringi są dwa, wewnętrzny i zewnętrzny, siedzi to dosyć mocno, więc kilka minut walki na pewno Wam zajmie, zanim to usuniecie. Oczywiście ja już w tej chwili o-ringów obydwu nie mam, musiałem to zdemontować na siłę, bo mi się sklinowało, także oba o-ringi uszkodzone. Teraz pomogę sobie powietrzem. W taki sam sposób z o-ringami postępujemy. Ok. Nie było łatwo. Wam pewnie też nie będzie. Delikatnie, żeby nie skaleczyć, można sobie go złapać. O. Tu będzie o-ring, który, tak jak mówiłem, wystrzelił mi i wyleciał, a ten tutaj już usunąłem. Film kręcę jak zwykle na raty, więc jakiś czas już od tego wydarzenia minął. Niemniej pamiętajcie, o-ring wewnętrzny, o-ring zewnętrzny i cały ten tłok wychodzi. Kolejna rzecz. Mamy tutaj takie samo teflonowe uszczelnienie. Centralnie tutaj na tym wałeczku, w tym miejscu. Trzeba znaleźć, gdzie ono jest dzielone i je zdjąć. Nigdy nie jest proste, a do kamery to już wcale. Dobra, takie samo, tej samej konstrukcji, co te duże, które zdejmowaliśmy wcześniej. Dobra, generalnie jeżeli ktoś nie chce wymieniać tych łożysk, no to jest już, jeżeli chodzi o demontaż wszystkiego z tej strony po robocie. Teraz może to trafić do umycia dokładnego. Ze wszystkich zakamarków stary olej z osadami trzeba wypłukać. Ja używam do tego takiej dużej przemysłowej myjki ultradźwiękowej. Można też
stosując jakieś takie, wiecie, szczoteczki do mycia butelek, do jakieś takie wyciory. Generalnie idzie kupić te wyciory też w tych kanałach, wszystko dokładnie wyczyścić, benzyna ekstrakcyjna wydmuchać, osuszyć, no i generalnie usunąć resztki tego starego silikonu i tą stronę pokrywy mamy już z głowy. Przechodzimy do drugiej obudowy, czyli do tej, gdzie był sterownik hydrauliczny zamontowany. Z tej strony, jeżeli ktoś chciałby wymieniać łożysko, to jest do wybicia bieżnia, aczkolwiek w moim przypadku nie będę tego robił. Poza bieżnią większość rzeczy stąd już zdemontowaliśmy, będziemy demontować to koło oraz można tą śrubę z tą sprężyną do mechanizmu parkingowego zdemontować. Torx 30 i śmigamy. Mamy śrubę z podkładką, sprężynę i taką tulejkę dystansową. Znaczy chodzi o to, żeby chronić gwint tej śruby, o, w ten sposób to wygląda. Z tej strony wszystko. Teraz od góry skrzyni, analogicznie jak w tamtej części obudowy, mamy port do kontroli ciśnienia. Jeden tutaj jest, drugi jest tutaj. Także te dwa do odkręcenia koreczki dwunastką. Zostaje tabliczka znamionowa, której nie będę ruszał. Zostaje łożysko i uszczelniacz. Tutaj jest wybierak, wchodzi. Także też sprawa jest w porządku, tutaj nic się nie dzieje. Ten uszczelniacz prawdopodobnie będę wymieniał, więc sobie go wybiję, ale to później. Z tej strony do odkręcenia kotwica, punkt kotwiczny taśmy hamulcowej tej B5. No oraz będziemy demontować serwo. Serwo taśmy hamulcowej B5, czyli taki tłoczek specjalnej konstrukcji z kilku elementów się składający, który zabezpieczony jest tutaj pierścieniem zegara, więc zwykłe zegarki w otworki tu wkładam, ściskam, pierścień może sobie strzelić, bo to jest ulubione zajęcie, pierścień i zegara. Lubię się później bawić w chowanego po całym garażu. No i serwo, które nie jest najłatwiejsze też do wyjęcia, zwłaszcza że tutaj siedziało to milion lat od początku istnienia tego samochodu, więc na pewno na O-ringach się nie podda tak zaraz. Ok, jest. O, już wiem, dlaczego ciężko szło. Jest korek z tłoczkiem. Zaraz Wam pokażę, jak go usunąć. Są dwie wersje. Oraz tutaj w zasadzie cały ten element, który można próbować delikatnie wyjąć. I sprężyna. Wyleci oczywiście masę syfu. Także trzeba jakąś szmatę podłożyć. Parę rzeczy na temat tego serwonapędu, serwotoczka. Żeby to zdemontować, rozebrać, to trzeba tutaj zdjąć ten mały pierścień zabezpieczający. Też lubi wystrzelić. Sprężynę sobie odłożę. Cyk. Tak. Oddawaj. Dobra. I teraz mamy tak, tłoczek, taki popychacz, który tą taśmę hamulcową pcha ze sprężynką. Trzeba dokładnie wytrzeć to miejsce i zobaczyć, czy nie ma jakichś zadziorów. Ten jest w miarę w porządku, ślady pracy i wytarcia, jak widzicie, są, ale jeszcze nic strasznego. Mogę Wam pokazać zaraz inny, który o wiele gorzej wygląda. No i mamy po kolei taki tłok. Teraz będą podkładki, które zawsze malowanym znakiem do góry idą. Jeżeli jest znak, o inaczej, jeżeli jest znak namalowany, to idzie do góry. Jeżeli nie ma, no to nie ma znaczenia. Czyli mamy podkładkę, mamy kolejną podkładkę bez oznaczenia. Mamy znowu talerzyk ze znakiem malowanym. I mamy tutaj jeszcze jedną podkładkę, która nie ma położenia i znaczenia. To wszystko trzeba dokładnie umyć, o-ringi wymienić. Także tak wygląda w kolejności. Tak,
podkładka mniejsza talerzykowa, bo są dwie wielkości, większa i mniejsza. Mniejsza najpierw znakiem białym do góry, później podkładka gruba i znowu sprężysta. Wtedy tłoczek, ten tłoczek. Tak, ten tłoczek. No właśnie. O, ścisnąć i założyć tutaj na występ ten pierścień zabezpieczający. Analogicznie sytuacja jest tutaj, z tym, że tutaj już jest innego jakby kształtu ten kapselek. Można to kupić, a w zasadzie polecam, są zestawy naprawcze polegające na tym, że cały ten korek się wymienia. Jest też wersja rozbieralna. Jest też wersja rozbieralna tego korka, która ma normalny pierścień zegara. Nie tak jak ten, tylko pierścień zegara. Jeżeli ktoś byłby ciekawy, jak to wygląda, to pod pierścieniem jest talerzyk i taka gumowa membranka. O, w tym koleczku. Także membranka, talerzyk i zegarek. Korki są zamienne. Korków można używać zamiennie, natomiast jeżeli chodzi o ten popychacz, jest bardzo ważna sprawa, ponieważ jego rodzaj określa długość skok tego serwa, skok pracy. Także te czpienie muszą być w takim samym typie jak był. One różnią się tą główką tutaj, taką utwardzoną. Jest większa, krótsza, dłuższa i tak dalej. Także trzeba tego pilnować. Gdzieś powinno być jeszcze oznaczenie bite, ale na tym tutaj nie widzę. Może się wytarło po prostu. No i co? I przechodzimy do największej części, którą możemy w tej połówce znaleźć, czyli koło to zębate. Od tej strony trzeba obrócić. I mamy, tak jak w wielu miejscach tej skrzyni, klips taki, znowu tłok jest, widzicie, ze sprężynkami, ale ten jest na tyle delikatny, że nie trzeba nic więcej poza siłą ręki do tego, żeby go zdjąć. Najpierw klipsa zdejmiemy. O. Jest taki duży klips. Później mamy koszyczek i tłok, który, czy teraz wyjdzie? Już teraz nie pamiętam. Tłok by wyszedł. Można sobie pomóc. Tłoku jest na miejscu, oczywiście o-ring zewnętrzny, wewnętrzny, tak, no i zostaje nam cały ten mechanizm, który zabezpieczony jest, można rozkręcać, ale po co, zabezpieczone to jest pierścieniem osadczym, którego znajdę na brzegi, no w tym miejscu tutaj, trzeba po prostu podeprzeć koło od spodu, coś podłożyć, żeby nie spadło, dobra, w miarę stabilnie. No i co? Teraz ten pierścień osadczy, tu mam jego brzegi. Trzeba go wyciągnąć. Spróbuję, czy uda mi się tymi szczypcami. One są troszeczkę do tej roboty niedobre, bo przeszkadza tutaj zębatka, koło zębate jest takie stacjonarne, ale pierścień można na pewno wydłubać przy pomocy zwykłego wkrętaka. Tutaj on jest dosyć delikatny. Także jakoś tu trzeba sobie polepić.
Leci pan Maruda. O, wyszedł. Że jak to wyszło, cały mechanizm można opuścić w dół. O ile mi sam nie wypadnie w tej chwili. Spróbuję go. O, jak widzicie, wysunął się kawałek i wyjdzie. Tak to wygląda. Ta część siedzi nieruchomo w obudowie. Tymi frezami do gniazda obudowy. I teraz można sprawdzić jedną rzecz, a w zasadzie dwie rzeczy. Jak to wygląda tutaj, jeżeli chodzi o wytarcie tej obudowy. Tutaj nie ma śladów, poza tymi, które ja zrobiłem ściągając. Natomiast tu najczęściej będzie już widok inny. Nie spotkałem jeszcze skrzyni, która miałaby tę obudowę w tym miejscu nie przytartą. Z czasem tutaj ta część robi się coraz bardziej jajowata i skrzynia jest dyskwalifikowana, bo ta obudowa wtedy nadaje się do wymiany. Jest bardzo mało firm, które podejmują się, albo w Polsce nie spotkałem, na zachodzie tak, tulejowania tej części. Trzeba to precyzyjnie wyfrezować i wstawić nową tuleję, inaczej cały ten mechanizm będzie pracował na boki i bił. Generalnie, jeżeli tutaj jest uskok wyczuwalny pod paznokciem, to to już jest słabe. Tutaj wydawałoby się, że jest to już dosyć wytarte, ale jeszcze nie jest najgorzej. Także spokojnie mi się wydaje, ta obudowa kwalifikuje się dalej. To jest to jedno miejsce, a drugie miejsce w tamtej pozostałej części obudowy, gdzie wygniata się pod łożyskiem. Za chwilę to pokażę. Dobra, druga część zdemontowana kompletnie. Poza rurką 35 Torx i usuwamy przewód. Taka charakterystyczna śrubka, inna niż wszystkie. Uchwyt przewodu i przewód. Tak. Tak. Ok. I mamy. O, ta wersja. Ciekawe, takie jeszcze nie miałem. Bez o-ringów. Na stożek. Haha. Aizing. No nieistotne. W każdym razie przewód stąd dotąd blokowany na miejscu uchwyta. Wszystko, jeżeli chodzi o tą obudowę, tego kołka, tego lokalizatora nie będziemy usuwać, nie ma sensu. Oczywiście usuwamy wszelkie ślady silikonu starego, myjemy to wszystko, odtłuszczamy wszystkie zakamarki, wszystkie kanały tej skrzyni, gdzie tam te jakie przewody biegły sobie, żeby każdy rodzaj osadu, jaki mógł tam zostać, domyć. I zostaje nam jeszcze jedna ostatnia część tej obudowy. Ostatnia obudowa, z tej strony już nam niewiele zostało do usunięcia. Wężyk odpowietrznika, można wykręcić tą szpilkę, można wykręcić wszystkie śruby z zewnątrz, jakie jeszcze tu zostaną, ewentualnie port jest zaślepka do kontroli ciśnienia. Tutaj mamy korek, także usuwamy z zewnątrz wszystkie rzeczy, które można wkręcić, wykręcić, ewentualnie do ponownego cynkowania te śruby dać, dlatego ja to usuwam. Zostaje nam tak, z tej strony łożysko, jeżeli ktoś chciałby wymieniać, to bieżnia do wybicia. Tutaj ten przewód stalowy łączący te dwa kanały olejowe, bardzo ciężko wyjąć, generalnie myślę, że nie ma sensu. No i zostaje nam tutaj, jest taki samo jak wszędzie, uszczelnienie teflonowe, o, przecięte do demontażu, bo będzie wymieniane. Takie małe. I kwestia, która miała być omówiona wcześniej,
jakość obudowy w tym miejscu. Tu trzeba teraz wziąć łożysko, które tu przychodziło. I łożyska zawsze pamiętajcie napisami w dół. Próbujemy włożyć do środka na miejsce. I teraz trzeba sprawdzić, czy ono nie ma jakiegokolwiek gluzu, jeżeli, bo to jest też pięta filasowa tej strony obudowy, wygniata to łożysko tą obudowę w tych miejscach i dochodzi do nadmiernego luzu. Także to łożysko sprawdzamy. Wszystko ok. Obudowa kwalifikuje się do ponownego użycia. Silikon, wyjazd, oczyścić, odtłuścić, przesmarować benzyną, to wszystko, żeby tego osadu, syfu pozbyć się, oczyścić powierzchnię pod o-ring pompy oleju. No i generalnie mamy demontaż wszystkich części z obudów zakończony. No i to wszystko, słuchajcie, jeżeli chodzi o obudowy, teraz zostaje najgorsza część całego tego remontu, czyli mycie tego wszystkiego. Mycie wszystkiego, co zostaje w skrzyni, wszystkich części aluminiowych, ślizgów, tarcz, tłoków. Oczywiście tarczek ciernych nie myjemy, nie ma sensu, bo będą wymieniane, cała reszta jednak jak najbardziej tak. Do mycia oczywiście usuwamy wszystkie pierścienie, te gumowe o-ringi, nie o-ringi, bo pod nimi z reguły siedzi masa syfu. Z tłoków, ze wszystkich, wiecie, wałków i tak dalej. No i wytrwałości, bo kilka godzin fajnej zabawy. A później składanie. Dobra, ja myślę, że mycia nie będę pokazywał. Myślę, że skupimy się na montażu przy okazji, jak już będę miał nowe tarcze i tak dalej, to dokładnie pokażę cały proces montażu, w jaki sposób każdą podkładkę, śrubkę, każdy talerzyk, każde sprzęgiełko zmontować, tak żeby ktoś, kto będzie chciał odtworzyć ten proces, nie napotkał jakichś większych przeszkód. W kolejnym odcinku jednak wrócimy do rozbierania. Będą te dwa główne podzespoły. Będę rozbierał dyfer oraz w osobnym odcinku myślę pompa oleju, bo to jest jakby bardziej skomplikowany element i więcej rzeczy jest tam do powiedzenia. Dobra, tyle na dzisiaj. Żeby nie przedłużać, mamy zakończony proces rozbiórki obudów i przejdziemy w następnym odcinku, myślę, że do pompy oleju. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć.